Witam, Piotr Kiewra. Takie inspirujące, puste pole z kilkoma nagimi drzewami i lasem na horyzoncie na tle błękitu nieba i słońca gdzieś tam prześwitującego przez koronę drzew. Wpływ na nasze zdrowie. Widzicie, jesteśmy uzależnieni od opinii innych ludzi na nasz temat, że w życiu robimy wiele różnych rzeczy, ciężko się przepracowujemy w pogoni za pieniądzem, za rzeczami, za ludźmi, za znaczeniem wśród tych ludzi. Robimy to, by zyskać opinię na swój temat. Zyskać dobrą albo złą opinię, bo to w zasadzie nawet nie ma znaczenia, czy ona jest dobra, czy zła. Ale to, że w jakiś sposób jesteśmy zauważeni przez innych ludzi, czy dobrze, czy źle, pozwala poczuć się dobrze naszemu ego. Pozwala temu ego być zauważonym. Więc wiele rzeczy w życiu robimy po to, by jakąś tam pozyskać opinię o nas samych. Dla tej samej rzeczy robimy również coś zupełnie odwrotnego, czyli to my wyrażamy opinię o innych ludziach po to, żeby z kolei w ich oczach zobaczyć również opinię na nasz temat. Jeśli wyrazimy swój komplement, jakąś pozytywną opinię na cudzy temat, czujemy się dobrze, ponieważ to nakarmiło nasze ego. Zyskaliśmy wdzięczność tamtej osoby za to, że my nakarmiliśmy jej ego. To, że zabiegamy o miłość, domagamy się jej, albo mówimy innym, że ją dajemy, mówimy, że kochamy, to też po to, by zyskać opinię w oczach tamtej drugiej osoby na nasz temat, po to, żeby urosnąć, by się dokarmić. I oczywiście robimy to kosztem naszego zdrowia, dlatego że wielokrotnie nie widzimy w tym własnego ciała, nie widzimy w tym intensywności naszego myślenia, a tam na te nasze myśli pochłaniają wiele energii. Robimy wiele zabiegów po to, żeby być popularnym, po to, żeby wiele znaczyć, żeby dużo mieć, żeby być kimś. To wszystko kosztem własnego zdrowia, kosztem poznania własnej tajemnicy, własnej prawdy, kosztem poświęcenia uwagi sobie samemu. Poświęcamy po prostu uwagę innym, ale nie po to, by im coś dać, nie po to, by ich wzbogacić, by te osoby pokazać im właściwą drogę, spowodować, że będą szczęśliwi. Robimy coś, co nam się wydaje, że ich uszczęśliwi, ale tak naprawdę zabiegamy o swoje własne szczęście, o pokarm dla swojego własnego ego. I to jest nasze. Od siebie samego, od swojej własnej prawdy. Jesteśmy w stanie wtedy kłamać, sztucznie się uśmiechać i robić wiele rzeczy, które nas tak naprawdę odciągają i od zdrowia, od natury, od nas samych. Przestajemy być sobą, a jesteśmy kimś innym, gramy. Powtarzam tutaj temat, który mówiłem już wielokrotnie na tysiące różnych sposobów, ale to jest właśnie moja metoda, że o tym samym mówię w różnych miejscach i na różne sposoby. To by było tyle. Na pewno znajdę jeszcze inny sposób, by powiedzieć to samo. Hej!